pogańskim świecie Słowian człowiek wierzył, że jego życiem rządzą bóstwa natury. Aż przyszedł dzień, gdy Perun, bóg rozgniewanego nieba i inne bóstwa Słowian miały zostać odtrącone. Ponad 1000 lat temu na terenach dzisiejszej Wielkopolski nastał czas nowej wiary, wiary chrześcijańskiej. Stało się tak z woli władcy tych ziem, Mieszka z rodu Piastów, który przyjął chrzest i zerwał z kultami przodków. Miało się to zdarzyć w Wielką Sobotę w kwietniu 966 roku. Wydarzenie to w naszej tradycji uznawane jest za chrzest Polski i początek polskiej państwowości. Po Mieszku szybko mieli zostać ochrzczeni możni z jego otoczenia i cały lud poddany. Ta romantyczna wizja narodzin Polski z czasem była podważana. Dziś powracają pytania. Dlaczego Mieszko przyjął chrzest? Czy zdarzyło się to na pewno w 966 roku? Gdzie odbył się ten wiekopomny obrzęd i czy rzeczywiście był początkiem Polski? Góra Lecha w Gnieźnie to symbol początków państwa polskiego i początków kościoła w Polsce. Pamięć o wydarzeniach, które się tu rozegrały u zarania naszych dziejów, jednoczyła pokolenia mieszkańców ziem od Bałtyku po Tatry. Tu, w Gnieźnie, został pochowany po męczeńskiej śmierci z rąk Prusów biskup Wojciech, pierwszy święty patron Polski. Tu, do jego grobu, pielgrzymował cesarz rzymski Otton III, ogłaszając Gniezno stolicą polskiego kościoła w roku 1000. Także tu, w gnieźnieńskiej archikatedrze, w 1025 roku koronował się Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski. Jednak wiele wydarzeń z tamtych czasów obrosło w mity, które bardzo wypaczają obraz narodzin Polski. Mówimy Mieszko, książę Polski. Mówimy chrzest Polski, prawda? W 966 roku, no każde dziecko wie, że wtedy był chrzest Polski. Problem polega na tym, że o Polsce w tym czasie jeszcze nikt nie słyszał. Kiedy i jak powstała Polska? Pierwszy kronikarz naszych dziejów, zwany Gallem Anonimem, pisał swą kronikę niemal 150 lat po chrzcie Mieszka. Stworzył mit o pochodzeniu dynastii piastowskiej z chłopskiego rodu, wiarygodny tylko w części. Cennych informacji na temat państwa Mieszka i Chrobrego dostarcza współczesny im autor Kroniki Niemiec, biskup Titmar z Merseburga. Jednak łącznie z zapiskami innych kronikarzy jest to bardzo skromny zasób wiedzy o początkach naszego państwa. Więcej możemy się dowiedzieć tylko dzięki archeologii i jej nowym odkryciom. Na gnieźnieńskiej górze Lecha, przy stojącym na jej szczycie kościele świętego Jerzego, archeolodzy pod kierunkiem Tomasza Sawickiego natrafili na pozostałości tajemniczego kurhanu. Kamienie, z których jest usypany, zalegają na głębokości ponad 4 metrów. Pod nimi stwierdzono warstwę spalenizny. To nie jest warstwa, która powstała przypadkowo, tylko że mamy do czynienia z jakimś oczyszczeniem miejsca pod tą konstrukcję. Pogańscy Słowianie wierzyli, że szczyty gór są miejscami magicznego połączenia ziemi i zaświatów. I tam często odprawiali obrzędy ku czci bóstw. Góra Lecha z kamiennym kurhanem na szczycie mogła być takim miejscem kultu.
Przypuszcza się, że już od IX wieku Góra Lecha stanowiła centrum pogańskiego kultu, o które rywalizowały najsilniejsze rody plemienne. Z Gnieznem wiązane są początki państwa polskiego. Ten, kto przejął Gniezno z Górą Lecha, ten miał prawo rządzić, ten miał prawo władzy nad całą tą społecznością lokalną. Kto zawładnął Górą Lecha? Kiedy i jak do tego doszło? Według ustaleń archeologów badających najstarsze grodziska w latach 20. X wieku rozpoczął się rewolucyjny przełom na terenach dzisiejszej Wielkopolski. Nagle zniszczono niemal wszystkie grudki plemienne leżące w jej południowej i zachodniej części. Ludność z podbijanych terenów przymusowo przesiedlano na Wysoczyznę Gnieźnieńską. Wtedy też przejęto Górę Lecha z centrum pogańskiego kultu. Dalsze ustalenia archeologów są równie zaskakujące. Nagle w środku Puszcz Wielkopolskich ktoś zaczyna budować zręby organizacji terytorialnej. Powstają wielkie grody budowane w taki sam sposób, czyli Poznań, Giecz, Ostrów Lednicki, Grzybowo, wkrótce później też i Gniezno. Dziś wiemy, że to ród Piastów dokonał podboju w Wielkopolsce. Piastowie przejęli Górę Lecha i siłami przymusowych przesiedleńców zbudowali sieć grodów wyznaczających centrum swego panowania. W grodach zamieszkiwała elita, członkowie panującego rodu wraz ze swymi namiestnikami. Do ich obsługi zakładano w sąsiedztwie grodów osady służebne. Pracująca tam ludność hodowała zwierzęta i uprawiała ziemię. Rzemieślnicy wyrabiali przedmioty codziennego użytku, narzędzia i broń. Do rozwijającej się szybko enklawy w Wielkopolsce przybywali coraz liczniej kupcy ze ściennych terenów. Rozwijał się handel. Panujący ród potrzebował olbrzymich środków na utrzymanie najemnych zbrojnych drużyn, koniecznych do zdobywania i ochrony nowych terytoriów. Źródłem największych dochodów dla Piastów, jak dla większości ówczesnych europejskich władców, był handel niewolnikami. Do skarbca rodu trafiało srebro z krajów arabskich w zamian za ludzi z podbijanych terenów. Ziemie Piastów były znane coraz szerzej, nie tylko wśród kupców. Te ziemie rzeczywiście zaczęły stawać się przedmiotem zainteresowania głównych państw Europy, i to nie tylko środkowo-wschodniej, ale Europy. Stojący na czele rodu Piastów władca tych ziem po raz pierwszy został zauważony przez kronikarzy w początkach lat 60. X wieku. Jakie imię nosił? Dokładnie nie wiadomo. Kronikarze zapisywali je różnie. Mesiko, Mesko, Meszko. Co mogło znaczyć? Też dotąd nie ustalono. W naszej tradycji został zapamiętany jako Mieszko I. Po swoich przodkach, którzy do wielkopolskiego rdzenia swego władztwa przyłączali kolejne terytoria, Mieszko odziedziczył rozległy już kraj, który na zachodzie sięgał aż do Odry. Piastowski władca wiedział, że ziemia Łużyczan za Wielką Rzeką to teren pod kontrolą niemieckiego sąsiada, stanowiącego trzon potężnego Cesarstwa Rzymskiego. To cesarstwo miało pewną hegemonię, pewien prymat, prymat polityczny, ideowy, natomiast nie było jednolitym tworem politycznym, tak jak byśmy widzieli dzisiaj organizmy państwowe. Wchodzące w skład cesarstwa księstwa łączyła wspólna ideologia oparta na ciągłości z dawnym chrześcijańskim Cesarstwem Rzymskim. Filar tego cesarstwa, księstwo Saksonii, graniczyło od północy z wojowniczymi plemionami pogańskich Słowian Połabskich. Tworzyły one groźny Związek Wielecki, którego wyprawami wojennymi dowodził Wichman, saski margrabia buntownik, wygnany z kraju przez cesarza. Ale Wieleci zagrażali nie tylko cesarstwu. I Wichman, i również ci Wieleci byli przeciwnikami Mieszka I. Mieszko I też z nimi walczył. Kronikarz saski Widukind pod rokiem 963 tak pisał o wyprawach Wichmana. Króla Mieszka, którego władzy podlegali Słowianie, zwani Nicikawiki, dwukrotnie pokonał, zabił jego brata, wielki łup z niego wycisnął.
Mieszko obawiał się uderzenia Wieletów w centrum swego władztwa. Na domiar złego od południa sąsiadował z Czechami, które często bywały w sojuszu z atakującymi go Wieletami. W tej sytuacji Mieszko mógł postąpić w myśl zasady, że wróg mojego wroga jest moim sojusznikiem i szukał porozumienia z dworem cesarskim. Nadarzyła się ku temu okazja w 965 roku na zjeździe zwołanym przez cesarza w Magdeburgu. Tak mogła zacząć się droga Mieszka do chrześcijaństwa. Cesarz Oton przebudowywał cały system zarządu swoich wschodnich ziem. I nie ulega wątpliwości, że Mieszko był wbudowywany w ten nowy system polityczny. Mieszko był wyczekiwanym sojusznikiem i moja hipoteza jest taka. No, nie można było mu jeszcze zaoferować jakiejś księżniczki niemieckiej, córki cesarskiej. Wobec tego zaproponowano Mieszkowi rękę Dobrawy, córki księcia Bolesława, chrześcijańskiego władcy Czech, które wchodziły w skład cesarstwa. Zanotowano w kronikach, że w 965 roku przybyła ona do Mieszka. Jej imię tłumaczono na język polski jako Dobrawa, rzadziej Dąbrówka. Czeska księżniczka z dynastii Przemyślidów była już ponoć, jak napomknął kronikarz, kobietą dojrzałą. Nie sądzę, żeby przed ślubem Mieszko w ogóle widział kiedykolwiek swoją chrześcijańską żonę. Chodziło niewątpliwie o przypieczętowanie politycznego sojuszu z Czechami, który był w tym momencie Mieszkowi bardzo potrzebny. Dobrawa znała reguły funkcjonowania państwa swego ojca. Ta wiedza dla barbarzyńskiego wodza, za jakiego był uważany wtedy Mieszko, była bezcenna. I teraz Mieszko tego sojusznika wyłuskał, no i ci Wieleci czy Wolinianie zostali sami. Miał wsparcie cesarskie, miał wsparcie czeskie, przełożyło się na wsparcie militarne. I już niedługo nadeszła próba dla tego sojuszu. 22 września 967 roku Wichman na czele Wieletów i Wolinian po raz kolejny uderzył na Mieszka. Tym razem piastowski książę w obronie swego panowania na terenach na wschód od Odry nie był już osamotniony. Jedna z hipotez na temat przebiegu tej bitwy mówi, że o jej losie rozstrzygnęło natarcie piechoty Mieszka na zaskoczone tyły wojsk Wichmana. Przywódca najeźdźców musiał uchodzić z pola walki. Mieszko, wspomagany przez czeskie oddziały swego teścia, triumfował. Piastowski władca mógł przejąć kontrolę nad ujściem Odry z największym wówczas i najbogatszym portem Słowian nad Bałtykiem – Wolinem. Kronikarz saski, pisząc o tym triumfie Mieszka, nazwał go Amicus Imperatoris. Czyli jest współpracownikiem, jest uprzywilejowanym doradcą i przede wszystkim sojusznikiem. Ten, który tą flankę wschodnią miał przynajmniej jakoś tam stabilizować, z którym się można było dogadać. Czy z tego zapisu kronikarza można wyciągnąć jeszcze jakiś wniosek? Przyjacielem cesarza nie mógł być ktoś, kto jest poganinem. Mogłoby to znaczyć, że jeszcze przed zwycięską bitwą z Wichmanem we wrześniu 967 roku Mieszko przyjął chrzest. Pojawiła się więc hipoteza, że mogło to nastąpić już na przełomie czerwca i lipca 965 roku, właśnie na zjeździe w Magdeburgu. Niemal pewne wydaje się, że powinien na tym spotkaniu być. A jeżeli był na tym spotkaniu i wówczas zawarł przyjaźń z cesarzem, no to pewnie go przy tej okazji ochrzczono. Jednak w naszej tradycji przyjęła się trochę późniejsza data chrztu Mieszka. 966 rok. Rocznik, w którym na bieżąco zapisywano ważne wydarzenia, nie dotrwał do naszych czasów. Dlaczego przyjęto tę datę? W 1266 roku został z takiego rocznika
uczyniony wyciąg, czyli dokładnie 300 lat po chrzcie Mieszka i tam jest właśnie ta data 966, Mesco Dux Polonorum Baptizatur. Czyli Mieszko Książę Polski został ochrzczony i ta data się przyjęła. Wyznaczenie momentu, kiedy obchodzić rocznicę, jest niezwykle atrakcyjne i kształtuje w jakimś sensie naszą pamięć. Pamięć społeczną, pamięć zbiorową, tożsamość narodową. Równie zagadkowe jak data chrztu Mieszka jest miejsce, gdzie mógł się odbyć ten wiekopomny obrzęd. Większość badaczy uważa, że jednak nie za granicą, a w kraju. Dlaczego? Dlatego w kraju, że chrzest władcy i jego otoczenia musiał być dokonany publicznie. To był akt ostentacji panującego. Poddani musieli to widzieć. Jeśli w kraju, to gdzie? Śladów chrztu Mieszka I zaczęto szukać w naczelnych grodach jego państwa. Na Ostrowie Tumskim, gdzie Piastowie zbudowali pierwszy gród poznański, stoi majestatyczna katedra. W jej podziemiach znajdują się odkryte przez archeologów w latach 50. XX wieku relikty najstarszej świątyni, a wśród nich kolisty, wapienny obiekt z otworem po słupie. Uznano, że to pozostałość chrzcielnicy. Dziś o taką interpretację tego odkrycia naukowcy toczą spory. Znamy podobnych zabytków około 30 z całej Europy, z tego samego mniej więcej czasu. I wszędzie, oprócz Poznania, uznaje się, że są to trywialne zupełnie urządzenia do przygotowywania dużej ilości zaprawy, no takie mieszadła. Skłaniam się jednak ku koncepcji, że w Poznaniu mamy do czynienia z misą, która służyła chrztom. Co ważniejsze, ona została umieszczona w takim czworokątnym budynku. Niedawne staranne badania pani doktor Anety Bukowskiej, która przebadała całą dokumentację dotyczącą wykopalisk w katedrze poznańskiej, stwierdziła, że absolutnie nie ma żadnej mowy, żeby tam coś stało przed katedrą. Jeśli nie w Poznaniu, to może Mieszko ochrzcił się na górze Lecha w Gnieźnie, by tym samym symbolicznie zamknąć centrum pogańskiego kultu. W podziemiach archikatedry archeolog Tomasz Janiak, badając najstarsze fragmenty świątyni, rozpoznał kolejne etapy wznoszenia obiektów, jakie tu powstawały. Najstarszą okazała się świątynia w formie rotundy. Nie nosi ona jednak śladów basenu chrzcielnego, a ponadto, w zgodnej opinii badaczy, powstała dopiero po 966 roku. Ta hipoteza więc upada. Jeszcze innym miejscem w Wielkopolsce, w rdzeniu państwa Mieszka, które kojarzyć się może z chrztem naszego pierwszego historycznego władcy, jest Ostrów Lednicki. Także tu, na wyspie, mieścił się jeden z naczelnych grodów księcia. Wśród przetrwałych do dziś fundamentów i fragmentów murów kaplicy przy rezydencji książęcej, archeolodzy odkryli dwa symetrycznie rozmieszczone baseny. Czy mogły one służyć do obrzędu chrztu? Czy mógł być tu ochrzczony Mieszko I? Tu znowu zdania naukowców są podzielone. Raczej skłaniamy się w tej chwili do poglądu, że była to kaplica pałacowa wyposażona w baseny i wówczas, gdy odbywał się tam chrzest, no jakby stawała się na ten moment baptysterium. Pytanie, czy one muszą być aż tak wczesne, czyli pamiętać chrzest Mieszka w roku 966. Powiedziałbym, że dopóki nie zweryfikujemy chronologii archeologicznej, to aż do tego momentu tę kwestię zostawiłbym otwartą. Unikalna sceneria Ostrowa Lednickiego pobudza wyobraźnię, by właśnie tu ujrzeć scenę chrztu piastowskiego księcia. Czy taka możliwość jest wykluczona? Uważam, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że to właśnie w tym miejscu odbył się chrzest Mieszka I z uwagi na wyjątkową klasę artystyczną samego zespołu architektonicznego, założenie, które świadczy o randze wydarzenia, jakiemu miało służyć. Gdzie zatem odbył się chrzest naszego pierwszego historycznego władcy? Tego nie dowiemy się chyba nigdy. Kolejne pytanie, które nurtowało pokolenia badaczy. Dlaczego Mieszko przyjął chrzest?
Kronikarz saski Titmar w swej kronice pisze, że Dobrawa bardzo zabiegała o pozyskanie męża dla swojej chrześcijańskiej wiary. To od niej mógł Mieszko po raz pierwszy usłyszeć, że chrześcijaństwo daje człowiekowi nadzieję na życie wieczne. Śmierć nie zamyka niczego. Wręcz przeciwnie, otwiera wrota do życia wiecznego. Tylko pod warunkiem, że uwierzysz w Chrystusa, że będziesz podporządkowywał się nakazom Kościoła katolickiego, wówczas czeka cię zbawienie. To jest sens i istota ludzkiej egzystencji. Gorliwość religijną Dobrawy mogłoby poświadczyć niezwykłe odkrycie na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Niedaleko katedry pod kościołem Najświętszej Marii Panny archeolodzy natrafili na pozostałości książęcego pałacu z kaplicą z detalami sakralnego wyposażenia. Czy kaplica ta mogła pamiętać czasy Dobrawy? Oprócz materiałów archeologicznych, które pozwalają nam wskazać, w jakim czasie ten budynek mógł być wzniesiony, mamy jeszcze taką podpowiedź z analiz przyrodniczych. Pozyskaliśmy fragment belki, która była w progu. Drzewo, z którego zrobiono tę belkę, było ścięte po 941 roku. Ten wynik badania wieku ściętego drzewa pozwala przypuszczać, że kaplica mogła być zbudowana jeszcze przed przyjęciem chrztu przez Mieszka. Jak to wytłumaczyć? Zapewne Dobrawa, chrześcijanka, kiedy przybyła na dwór księcia, jeszcze poganina, musiała mieć zapewnione miejsce do udziału w liturgii i ta mała świątynia pełniła taką rolę. Kaplica przy pałacu Mieszka, nazywana dziś kaplicą Dobrawy, jest najstarszym odkrytym obiektem sakralnym w państwie Piastów. Jakich skutków mógł się spodziewać Mieszko, przyjmując chrzest? Dla pogańskiego ludu i pogańskich elit chrzest władcy był aktem niepożądanym. Obawiano się zemsty bóstw, które sprawią, że przestaną padać deszcze, ogień strawi domostwa, a wichry zniszczą plony. Możliwy był bunt poddanych, co w tamtych czasach kończyło się często śmiercią władcy. Przyjęcie nowej religii oznaczało też dla Mieszka utratę dużych zysków z handlu ludźmi, który to religia chrześcijańska potępiała. Nie dawało także gwarancji pokoju, bo państwa chrześcijańskie również ze sobą walczyły. Co przeważyło, że Mieszko mimo wszystko podjął to ryzyko? Czy tylko mocna wiara? Stawiał sobie pytanie, być może, dlaczego Otto I jest tak wielkim władcą i tak bogatym? I może odpowiedź brzmiała, no dlatego, że religia chrześcijańska jest bardziej skuteczna w tym sensie, że Chrystus jest potężniejszym Bogiem. Panuje pogląd, że Mieszko, świadom zagrożenia ze strony cesarstwa, musiał przyjąć chrzest. No, trzeba powiedzieć jasno, że nie musiał. Plemiona połabskie były w stanie jeszcze przez kilka pokoleń opierać się przed przyjęciem chrztu, a nawet jak przyjmowano tam w jakichś sytuacjach pod przymusem ów sakrament, to jednak prędko okazywało się, że była to decyzja nieskuteczna, nie wchodząca w życie. Piastowie byli zafascynowani wyższością kulturową i cywilizacyjną swojego sąsiada za Odrą. Chcieli być częścią tego systemu, którego zwolennikiem był cesarz. Chcieli należeć do imperium na takiej samej zasadzie, z takimi swobodami, jakimi dysponowali możni sascy zawiadujący wschodnią częścią imperium Ottonów. Z bitwą stoczoną przez Mieszka z Wieletami pod wodzą Wichmana we wrześniu 967 roku, zakończoną zwycięstwem piastowskiego księcia, wiąże się jeszcze jeden fakt o doniosłym znaczeniu. Uciekający z pola bitwy Wichman został doścignięty przez piastowskich wodów. Nim poległ z wniesionych ran, prosił, by jego miecz trafił do Mieszka, a ten przekazał go cesarzowi, który albo będzie się cieszył, że zginął buntownik, albo będzie płakał, że umarł jego krewny. Mieszko, umocniony w wierze, że odniósł to zwycięstwo z pomocą Boga, przesłał miecz Wichmana zgodnie z jego wolą cesarzowi.
Ten gest chrześcijańskiego księcia miał wywrzeć na cesarzu wielkie wrażenie, poparte decyzją papieża. Możemy snuć przypuszczenie, że już 2 stycznia 968 roku był synod i że to właśnie wówczas powołano biskupstwo poznańskie. Czyli zamierz biskupstwo. Biskup przysłany przez papieża nosił imię Jordan. Podlegał bezpośrednio stolicy apostolskiej. Biskupa nie miały jeszcze Czechy. Co to znaczyło dla Mieszka? Niewyobrażalny sukces polityczny. Biskup polski, prawdopodobnie w Poznaniu rezydujący, ale mający w swojej kompetencji duchownej no, cały obszar panowania Mieszka I. Także z mieczem poległego Wichmana, przesłanym przez Mieszka cesarzowi, kojarzony jest przywieziony przez biskupa Jordana tak zwany miecz świętego Piotra, dar papieża dla piastowskiego księcia. Broń, którą na polecenie papieża położono na grobie świętego Piotra, czyli tak zwana relikwia kontaktowa. Zgodnie z badaniami metalograficznymi, jak też i z typologią bronioznawczą, wydaje się, iż możemy uznać ów miecz świętego Piotra za najstarszy zabytek związany z chrześcijaństwem na ziemiach Polski. Po chrzcie Mieszka przyszedł czas na zerwanie z wiarą przodków przez jego poddanych. Przypuszcza się, że ludność dzisiejszej Wielkopolski, podobnie jak inni Słowianie w okresie przedchrześcijańskim, czciła duchy swoich przodków i wyznawała wiarę w bóstwa natury. Kultem otaczano szczyty wzniesień, tak zwane święte gaje, sanktuaria na jeziornych wyspach. Na podstawie zapisków w kronikach o zaprowadzaniu chrześcijaństwa w ościennych krajach przedstawiano wizję niszczenia przez Mieszka miejsc dawnego kultu i posągów bóstw zwanych bałwanami. Co wiadomo o wierzeniach przedchrześcijańskich na ziemiach pod władzą pierwszych piastów? O religii słowiańskiej, o jej organizacji, kulcie nie wiemy prawie nic. Nie wiemy, czy istniała grupa kapłanów, która mogłaby stawiać opór. Nie wiemy, czy istniały świątynie, czy istniały owe bałwany, które należało burzyć. Uważa się powszechnie, że Mieszko przeprowadził szybką akcję chrystianizacji na ziemiach, które mu podlegały. Kronikarz Tittmar nie miał wątpliwości, że za swoim ukochanym władcą poszły wszystkie członki jego narodu. Gdybyśmy przyjęli to za dobrą monetę, to znowu jako archeolog ja bym oczekiwał, że pozostaną po tym jakieś konkretne ślady. Powinni mieszkańcy państwa Mieszka I, władcy chrześcijańskiego, chować się po chrześcijańsku, a więc nie palić swoich zmarłych. Zmarłych palili wszyscy nasi słowiańscy przodkowie w czasach przedchrześcijańskich. Obrzęd ten zapewne wyglądał różnie, zależnie od pozycji społecznej, jaką zmarły zajmował w hierarchii grupy. Pogański obrządek pogrzebowy stał w sprzeczności z chrześcijańską tradycją chowania zmarłych niespalonych, czyli, jak określa się w archeologii, w obrządku szkieletowym. Czy od razu po chrzcie Mieszka zaprzestano palenia zmarłych? Co mówią badania cmentarzysk? Nie mamy ani jednego grobu szkieletowego z obszaru, ścisłego obszaru państwa Mieszka I, który można by wydatować na czas jego rządów. No to wydaje się szokujące. A zatem ta religia chrześcijańska była przez dłuższy czas jakby religią dworską, że Mieszko wcale się nie starał ochrzcić szybko swoich poddanych. To chrześcijaństwo było bardzo powierzchowne. Obejmowało władcę, dwór, bardzo wąski krąg elit. Ale wedle ówczesnych wyobrażeń to już wystarczyło, aby uznać kraj za chrześcijański. Czy Mieszko był faktycznie pierwszym chrześcijaninem na naszych ziemiach? W żywocie świętego Metodego mówi się o księciu w Wiślach, który miał zostać ochrzczony pod przymusem przez chrześcijańskich Morawian. Stąd uznano, że już pod koniec IX stulecia, gdzieś w Małopolsce, zajętej przez Wielką Murawę,
miałoby istnieć państwo Wiślan z chrześcijańskim władcą. Przyjęto, że stolicą rzekomego państwa Wiślan mogła być dzisiejsza Wiślica w Małopolsce. Ponad pół wieku temu, nieopodal XIV-wiecznej kolegiaty, odkryto fundamenty kamiennego kościoła, a obok nich gipsową nieckę, którą okrzyknięto jako chrzcielnicę. W niej święty Metody miał masowo chrzcić miejscową ludność niemal 100 lat przed Mieszkiem. W ostatniej dekadzie ponownie zbadano te odkrycia. To, co dawni archeolodzy próbowali uznać za chrzcielnicę, okazało się być wytworem ich wyobraźni. Wiemy, że to nie jest wytwór rąk ludzkich. To nie ma nic wspólnego z chrzcielnicą, ani z chrztem owego księcia w Wiślach. Dobre stosunki Mieszka I z cesarzem zakłócił zbrojny epizod z 972 roku, gdy na nadodrzańskie tereny piastowskiego księcia najechał margrabia Marchi Łużyckiej Chodon. Mieszko musiał się bronić. Bitwa rozegrana bez wiedzy cesarza, prawdopodobnie pod dzisiejszą Cedynią, zakończyła się zwycięstwem Mieszka. Chodon ledwo uszedł z życiem. Ucierpiał na tym syn Mieszka, mały Bolesław, bo decyzją cesarza Ottona I musiał zostać oddany w roli zakładnika jako gwarant pokoju na wschodniej granicy cesarstwa. Gdy zmarła Dobrawa, Mieszko, chcąc poprawić pogorszone relacje z cesarstwem, około 980 roku poślubił Odę, córkę margrabiego Marchi Północnej Dytryka. Nieco później syna Bolesława ożenił z córką margrabiego Miśni Rygdada. Związki dynastyczne, jak i rozprawy orężne w istocie przeplatają się w ciągu kilku lat i to wszystko składa się na pewną grę. Stawką w tej grze było przejęcie spod wpływów czeskich terenów dzisiejszego Śląska i Małopolski z Krakowem. Mieszko był niezwykle pragmatycznym władcą, niezwykle zdolnym. Moim zdaniem był najwybitniejszym. No, stworzył Polskę także, ale ja widzę, jak zmieniał sojusze, jak obracał. On był w sytuacji krytycznej i nagle wszystko odwinął i rozstrzygnął cały kryzys. Mieszko krótko przed swoją śmiercią, około 992 roku, miał polecić sporządzenie dokumentu, w którym wraz z żoną Odą i jej dwoma synami darował swoje państwo świętemu Piotrowi, czyli stolicy apostolskiej. W Dagome Judex, bo tak nazwano ów tajemniczy dokument od imienia i tytułu wystawcy, państwo Mieszka nazwane jest Civitas Sinesge, co przetłumaczono jako państwo gnieźnieńskie. Do niedawna panował pogląd, że Mieszko, ofiarowując swoje państwo stolicy apostolskiej, chciał zabezpieczyć je przed wpływami kościoła niemieckiego. Nie należy tego aktu interpretować na zasadzie zwrócenia się przeciwko cesarstwu, zrzucenia w jakimś sensie jego hegemonii, bowiem Rzym w istocie miał wówczas dwa oblicza. To był Rzym papieski i Rzym cesarski. Państwo było osobistym majątkiem władcy, który po jego śmierci zwyczajowo dzielono pomiędzy synów. Oda mogła przewidywać, że Bolesław nie będzie tego zwyczaju respektował. Dlatego Dagome Judex mógł powstać z jej inicjatywy już po śmierci Mieszka, bo wśród wymienionych tam darczyńców zabrakło syna Mieszka i Dobrawy. Chrobry postąpił tak, jak się obawiała. Wypędził i swoją macochę, i braci przyrodnich, i mało tego, rozprawił się w sposób okrutny z tymi, którzy wspierali Odę i tych młodszych mieszkowiców, oślepiając dwóch arystokratów, którzy ośmielili się popierać tę opcję saską, jakbyśmy powiedzieli. Bolesław, który od potomnych otrzymał przydomek Chrobry, chciał zdecydowanie kontynuować dzieło swego ojca, zapoczątkowane przystąpieniem do grona władców chrześcijańskich. Obrał sobie jasny cel – wejście do ścisłej elity ówczesnego świata. W tej elicie prymat dzierży cesarz, ale na równi w jakimś sensie wokół niego koncentrują się królowie i do takiej godności królewskiej aspirował czy Mieszko, czy Bolesław Chrobry.
Mieszko I nie dostąpił zaszczytu założenia królewskiej korony. Dla Chrobrego ważniejszego celu nie było. Od czego zaczął swe starania? Rozpoczyna intensywną chrystianizację, ewangelizację całego swojego terenu. Zaczyna budować kościoły i murowane, i drewniane. Chrobry rozpoczął od najważniejszych grodów. Należał do nich Kraków, którym prawdopodobnie zarządzał jeszcze za życia ojca. W podziemiach Wzgórza Wawelskiego już ponad 100 lat temu archeolodzy odkryli obiekt sakralny z czasów Bolesława, rotundę noszącą dziś wezwanie świętych Feliksa i Adaukta. Dobrze zachowane fragmenty murów i elementów architektonicznych dają wyobrażenie o wyrafinowanej formie tej przedromańskiej budowli na planie czworoliścia. Według badaczy pełniła ona rolę kaplicy pałacowej Bolesława. Okazało się, że świątynia ta nie jest jedyną budowlą sakralną zbudowaną przez Bolesława Chrobrego na Wawelu. Nieopodal odkryto pozostałości drugiej, mniejszej rotundy. Archeolodzy rozpoznali też ślady budowli, która może być bazyliką ufundowaną przez Chrobrego około roku 1000. Wawel był dla Chrobrego najważniejszym grodem na południu kraju, ale młody władca budował świątynię w całym swoim państwie, co potwierdzają badania archeologów. Najważniejsza budowla sakralna w państwie Chrobrego powstawała w Poznaniu. Tu bowiem była siedziba biskupstwa. Po śmierci Jordana, pierwszego biskupa w państwie Mieszka, jego następcą został Unger, opat klasztoru z cesarskiego Memleben. Czy to dzięki niemu stanęła w Poznaniu świątynia według najlepszych cesarskich wzorów? Kiedy Unger został biskupem poznańskim, ciągle pozostawał opatem w Memleben. Ponieważ kościoły w Memleben i w Poznaniu są do siebie bardzo podobne, z tym tylko, że poznański powstał troszeczkę później, mamy prawo przypuszczać, że ten kościół z Memleben był wzorcem dla katedry poznańskiej i być może został wybudowany przez ten sam warsztat budowlany. Bolesław Chrobry dokończył budowę katedry poznańskiej pod nadzorem biskupa Ungera, rozpoczętej jeszcze przez swego ojca. Tak monumentalnej świątyni nie było wówczas nie tylko na ziemiach polskich, ale i w Czechach. Wśród naczelnych grodów państwa Chrobrego wyróżniał się Ostrów Lednicki, gdzie obok pałacu książęcego z kaplicą funkcjonował także kościół dla mieszkańców grodu. Odkryte obok niego zabytki, jak pozłacana stauroteka, relikwiarz w kształcie krzyża greckiego, rogowe okładziny skrzyneczki relikwiarzowej, czy pozłacane okucie księgi liturgicznej, to najwyższej próby dzieła sztuki sakralnej. Kościoły grodowe były ośrodkami promieniowania religii chrześcijańskiej na okoliczne tereny. Ale Chrobry nie tylko chrystianizował swój lud. Wspierał też dwór cesarski w misjach na Połabiu. Miał w nich uczestniczyć także były biskup Pragi Wojciech, przyszły święty. Była to postać rzeczywiście bardzo dobrze znana w kręgach intelektualistów ówczesnej Europy. Przyjaciel cesarza, przyjaciel papieża, przyjaciel rozmaitych świętych pustelników, człowiek o wielkim znaczeniu. Wiosną 997 roku Wojciech przybył do Chrobrego, ale zmienił cel swej misji. Zamiast na Połabie wybrał się do Prusów. Chrobry wsparł misjonarza w tej wyprawie, dając mu eskortę 30 zbrojnych. Jak przedstawiają płaskorzeźby słynnych 12-wiecznych drzwi katedry gnieźnieńskiej, Wojciech wraz z bratem przyrodnim Radzimem Gaudentym i polskim kapłanem Boguszą dopłynęli Wisłą do Gdańska. Tam Wojciech nauczał, a następnie chrzcił gromady ludu. Stamtąd misjonarze udali się do Prusów, gdzie zostali zaatakowani, a ofiarą mordu padł Wojciech. Głowę misjonarza wbitą na pal mieli później zabrać uwolnieni towarzysze wyprawy i przynieść Chrobremu do Gniezna. Jak zachował się książę w tej dramatycznej sytuacji? Genialnie. To był przebłysk geniuszu. Bolesław aby dobrze wiedział, co robi, wykupując ciało świętego Wojciecha. Jeżeli prawdą jest, co mówi tradycja o wykupieniu na wagę złota, to ta inwestycja na pewno się opłaciła. Chrobry złożył szczątki Wojciecha w Gnieźnie, w kaplicy przy rotundzie.
W ten sposób Gniezno zyskiwało rangę sakralnego centrum państwa, a obecność ciała świętego Wojciecha, bo szybko został kanonizowany, miała przepędzać z góry Lecha złe pogańskie moce. Do grobu świętego ruszyli pielgrzymi. Najznakomitszym z nich był sam cesarz Otton III. Taka wizyta za wschodnią granicą cesarstwa, jak ta w roku 1000, nie zdarzyła się nigdy wcześniej. Cesarz, przybywając do Gniezna, liczył, że otrzyma od chrobrego ciało świętego i zawiezie relikwie do Rzymu. Sam też zaoferował niebywałe dary. Pierwszym była kopia włóczni rzymskiego męczennika świętego Maurycego z relikwią gwoździem z krzyża Chrystusowego. Jest to rzeczywiście symbol zarówno prawa do chrystianizacji innych narodów, czyli rozszerzania swojego terytorium, jak i symbol przywództwa. Otton III chciał wywyższyć słowiańskiego władcę. Ideą młodego cesarza, wspieranego przez papieża, było odnowienie starożytnego Imperium Rzymskiego w nowym chrześcijańskim duchu i w nowym geopolitycznym kształcie. Obok Italii, Galii i Germanii czwarty człon imperium miała stanowić Sklawinia, słowiańszczyzna, pod wodzą Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry staje się kimś zupełnie wybranym. Jest kimś desygnowanym do rangi małego króla. Cesarz mógł takiego króla ustanowić. Mógł dać mu władzę nad całą tą rubieżą wschodnią. No i rzeczywiście on jest kooperator imperatoris. Według Gala Anonima podczas uczty, którą Chrobry wydał na cześć cesarza, miało dojść do nieoczekiwanego zdarzenia. Jego znaczenie jest po dziś dzień przedmiotem sporów. Otton III miał założyć swój cesarski diadem na głowę Bolesława Chrobrego. Co polska tradycja chciała rozumieć jako koronację królewską? Jest to chyba nieporozumienie. Nie była to koronacja, była to być może zapowiedź koronacji. Najdonioślejszym aktem tej wizyty było ogłoszenie przez Ottona III decyzji Synodu Rzymskiego o utworzeniu w państwie Chrobrego arcybiskupstwa z siedzibą w Gnieźnie. Władze arcybiskupa, którym został przyrodni brat świętego Wojciecha Radzim Gaudenty, zostali podporządkowani biskupi we Wrocławiu, Krakowie i Kołobrzegu. Wydzielone biskupstwo w Poznaniu podlegało bezpośrednio Rzymowi. Odtąd Kościół w państwie Chrobrego miał już strukturę i hierarchię łączącą jego kraj bezpośrednio z Rzymem. W diecezjach zaczęto budować kościoły parafialne, najczęściej drewniane jak ten odkryty przez archeologów na grodzisku Kalisz-Zawodzie, w miejscu, gdzie później stanęła kamienna kolegiata. Poddani księcia mogli coraz liczniej uczestniczyć w praktykach religijnych. Wiernych przybywało. Świadczą o tym także odkrywane cmentarzyska. Z czasów Bolesława Chrobrego mamy pierwsze pochówki szkieletowe. Mamy monety, gdzie jednoznacznie opatrzone znakiem krzyża. Mamy przedmioty importowane. Archeologicznie nie ulega wątpliwości, że widać tę zmianę i to Chrobry był tym wielkim twórcą Polski chrześcijańskiej. Bolesław Chrobry rozwijał działalność misyjną wśród ludu. Wspomagał go w tym cesarz. W 1001 roku Otton III przysłał do Polski dwóch mnichów pustelników, by kontynuowali dzieło świętego Wojciecha, Benedykta i Jana. Dołączyli do nich dwaj słowiańscy nowicjusze. Osiedli w pustelni w Międzyrzeczu nad rzeką Obrą. W 1003 roku cała czwórka i polski brat służący, Krystyn, zostali napadnięci przez nieznanych sprawców i zamordowani. Nie wiemy dokładnie, dlaczego zginęli. Czy wchodził w grę w konflikt starej i nowej wiary, czy po prostu motywy, jak dzisiaj byśmy powiedzieli językiem policyjnym, motywy rabunkowe. Rok później pięciu braci zostało uznanych za pierwszych męczenników Polski. Od kiedy nasze państwo nazywa się Polską?
Około 1000 roku na określenie państwa Bolesława Chrobrego zaczęły się pojawiać w różnych źródłach za granicą, głównie w Italii, nazwy łacińskie. Polania, Polenia, Polonia. Chrobry tę nazwę przyjął i na swoich denarach kazał wybić napis Princes Polonie, książę Polonii. I od tego czasu możemy mówić, że Polska faktycznie została nazwana Polską, ale wszystko wskazuje na to, że ta nazwa została utworzona dosyć przypadkowo, poza granicami Polski. Sytuacja Polski zupełnie się zmieniła, gdy w 1002 roku niespodziewanie zmarł w wieku zaledwie 22 lat sojusznik Chrobrego, cesarz Otton III. Jego następca miał zupełnie inną wizję sprawowania władzy. Henryk II chce stworzyć zupełnie nowy model. Model bezpośredniej podległości wasalnej w stosunku do tych władców i tych desygnowanych królów, tak jak Bolesław Chrobry. Na to zgody Bolesława Chrobrego nie ma. By utrzymać swoje państwo, piastowski książę musiał przeistoczyć się z władcy misjonarza w drapieżnego wojownika. Przyjął taktykę, że najlepszą obroną jest atak i wszedł w konflikt z największym władcą ówczesnej Europy. Chrobry zajął Łużyce i Milsko, poproszony przez Czechów o pomoc, rozszerzył swe tereny na południu, aż po Dunaj. W 1004 roku Henryk II uderzył na Chrobrego. Od tego czasu, przez kilkanaście lat z małymi przerwami, trwała między nimi wojna, a stan posiadania stron często się zmieniał. Szczególnie dramatyczny, ale i sławetny dla Chrobrego był rok 1017. Chrobry najpierw odparł uderzenie ruskie nad Bugiem, a później szybko ruszył na Śląsk, gdzie zatrzymał atakujące go wojska niemiecko-czesko-wieleckie. Wojska cesarskie z dużymi stratami musiały uchodzić przez Czechy, a Chrobry podszedł aż do wschodniej granicy cesarstwa, zmuszając Henryka do zawarcia pokoju. Pokój budziszyński uznany został za kompromis, czyli właściwie za porażkę cesarstwa. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że rzeczywiście pierwsi piastowie zbudowali potężne państwo. Teraz Chrobry chciał pokonać księcia Rusi Jarosława i na tronie osadzić jego rywala, a swojego zięcia Świętopełka. 22 lipca 1018 roku w starciu nad Bugiem Chrobry odniósł decydujące zwycięstwo i nacierając na stolicę Rusi, trzy tygodnie później stanął przed bramą Wielkiego Kijowa. Jarosław uciekł, nie broniąc swej stolicy. Bolesław Chrobry miał u swych stóp największe i najbogatsze miasto ówczesnej Europy Wschodniej. Gdy do niego wjeżdżał, musiał czuć swoją wielką moc, choć wyszczerbiony na kijowskiej bramie miecz Chrobrego to tylko legenda. Niepokonany zdobywca czekał jednak na dogodny moment, by dopiąć celu swego życia. Czekała też na górze Lecha w Gnieźnie zbudowana przez Chrobrego bazylika, do której przeniesiono grobowiec świętego Wojciecha. Wreszcie w kwietniu 1025 roku nastąpił ten podniosły akt wieńczący panowanie piastowskiego księcia. Bolesław przyjął z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Hipolita królewską koronę. Po 33 latach swych wysiłków w budowaniu państwa. Koronacja spina to niejako jako klamrę. To jest podkreślenie suwerenności państwa i niewątpliwe już nadanie władcy zupełnie innego statusu króla, chrześcijańskiego króla, Bożego Pomazańca, który no inną rangę zajmuje niż książę. Blasku koronie dodawała włócznia świętego Maurycego, którą Bolesław Chrobry otrzymał od cesarza Ottona III w roku 1000. Te insygnia unaoczniały, że Bolesław Chrobry jest królem, a Polska królestwem. Nie byłoby to możliwe bez chrztu Mieszka I i jego wejścia do rodziny władców chrześcijańskich, bez męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha i doniosłych decyzji zjazdu gnieźnieńskiego.
Ta Polska pod znakiem krzyża i korony w ten czas zrodzona trwała i trwać będzie przez wieki.